Okej, zaczyna Krycha i posłuchamy, jak to było w Bułgarii. Może taki jest temat, wakacje w Bułgarii. Dokładnie tak, nie? Jo i moje Bałkany. Po pierwsze, do Bułgarii, jak dostałem, była taka klima, zachorowałem. Po drugie, mam ziomka z Bułgarii, który tak się najebał i zajebał. Naśmiał na środek pokoju. Ten typek siedzi tutaj z nami. Prawdopodobnie w czerwonym pakiecie, tak jak tutaj w Gruty. W sumie nie jestem tego ziomka, ale na pewno bym w czerwonej czapie. Popatrzcie sobie wszystkich w czerwonej czapie. Tam jest bakiet, tu jest. To jest tak, tam w czerwonej czapce. To był Krycha w temacie wakacje w Bułgarii. Pomyślcie, że jedna z nich naśrała na środek pokoju. To będzie legenda. Uciekaj, Krycha, nie uciekaj. Zabijaj, ten sam temat. Był w Bułgarii po trawę, kupił majeranek. Dupa mówi chłop, a to jej kochanek. Kurwa powiem, teraz ziom, on w kiblu chciał nagrać Grę o Tron, chciał nagrać kurwa Grę o Tron, kibel na kępie to kurwa jest twój dom, to sam ziomek kurwa piona zbita, to jest kurwa morda niesamowita, chociaż każdy ma z niego tutaj bekę, hałas dla niego, nie miejmy go za kalekę. Patrzcie wszyscy, tak się rozpierdala, nikt się nie ciśnie, wszyscy tu. Każdy się cieszy, on z każdą w łóżku dzisiaj tu zgrzeszy. Która by go kurwa nie chciała? Chcecie freestylowca czy jakiegoś pedała? Dawaj Krycha, bez tematu teraz. Kolejna historia, jesteście gotowi? Czekajcie, muszę przypomnieć kolejną historię. Niech będzie bez bidu, nawijaj, Krycha. Dobra, to opowiem wam historię z pierwszej klasy podstawówki. Cio, jakbyście napisali słowa psu? Czy są otwarte, czy zamknięte? Czy są otwarte, czy zamknięte słowa psu? No gadałem, psu jedzenie. Jakbyś napisał psu, czy są otwarte, czy zamknięte? Przez otwarte. Ja bym nie napisał. A ja byłem taki w pierwszej klasie czy drugiej, że napisałem przez psu, przez u zamknięte. Bo myślałem, że psów na końcu, czyli jest uby. A słowo góra, które powinno się pisać przez u zamknięte, pisałem do pierwszej gimnazjum z otwartej litery. To jest tyle na mój freestyle. Głosujcie na mnie, oddaję Majka. Teraz historia od ciebie. Zapraszamy, twój temat to pierwsza klasa podstawówki i gramatyka. Dobra, też coś powiem z pierwszej podstawówki. Takim jak on zabierałem kanapki i paliłem lufki. Dlatego teraz przed tobą taki wesoły stoję, bo kiedy ty robisz lachę, ja palę joje. I teraz powiem ci, tu tak sobie lecę, ty jak idziesz do kolegów, to robisz świece. Dlatego powiem, że to jest tęga rozkmina, on jak gada z kolegami, to się zawsze wypina. Dlatego pocisnę teraz bekę z ciebie, chłopaczku, bo ty jesteś zjebany, jak obrazek na znaczku. Powiem ci coś, chujowe tu są poziomy, on stoi jak drewno, same lipy i klony. Okej, koniec. Czy uważacie, że generalnie lepsze historie ze swojego życia opowiedział wam Krycha? Czy Kaba? Jeszcze raz, Krycha? Czy Kaba? Jeszcze raz no, zapytajmy. Jeszcze raz, tylko się zmobilizujcie teraz, tak jakbyście mieli napisać psu przez otwarte. Krycha? Czy może jednak Kaba? No 100%.
Zdobywa. No chyba jednak kaban, ale jeszcze myślę, że... Ja jestem osobiście za kabanem, bo jest bardziej doświadczony. Ale myślę, że Krycha może jeszcze na koniec opowiedzieć jakąś historię, co? Krycha, spuentuj! Jeszcze spuentuj tak. Ostatnia historia. Ta historia ostatnia, którą chcę powiedzieć, to była z papierem toaletowym. Macie kibel w domu, który trzeba spłukiwać? To kiedyś rozpalałem papier i dawałem go do mojego papieru, to są około 25 metrów. Odpalałem go w moim pokoju i odpalałem kibel. I to przez cały pokój ten ogień leciał. A wiecie, kiedyś to odpaliłem, jak moje ręce weszły na chatę. Przez 3 godziny, jak mnie nauczył nauczyciel z historii, powiedział, jak złapią cię za rękę, to po prostu wciśnij im, że to nie twoja ręka. Proszę o głos dla mnie, dziękuję. Ten człowiek i tak jest lepszy. Okej, okay, kaban przechodzi dalej, a Krycha jeszcze raz łapcie na stage divingu. Chcesz, Krycha? Skaczesz jeszcze raz. Ostatni stage diving. No. Dawaj, Krycha, skacz. Dawaj, Krycha. Dziękuję bardzo, lecę, siema. Zróbcie wielki alarm dla Krychy!